Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Nazywam się Krzysztof Trzaskalik. Lotuję w Okręgu Śląsk-Południe, oddział Jastrzębie-Zdrój. A dziś na moim kanale chciałbym, żebyście zobaczyli wywiad z kolegą Tomkiem Klimczakiem, weterynarzem, który zajmuje się gołębiami, jest też hodowcą gołębi. I odpowie dziś na parę pytań, które zadają hodowcy, włącznie z tym, zaczynając od tego, w jaką techniką szczepić gołębie. Dużo pytań się pojawiło, jak zaszczepić gołębie, jaką igłą. W tym filmie zostanie to wszystko wyjaśnione, jak te gołębie szczepić oraz zostanie poruszone kilka innych tematów związanych z naszym hobby, czyli opieka weterynaryjna nad gołąbkami pocztowymi. Kolegi Tomka Klimczaka w Łazach. Dobry wieczór. Więc chcieliśmy zacząć, trzeba zacząć po prostu od, na początek od w ogóle jakie dobrać szczykawki sobie i igły do odpowiednich szczepionek. Dużo hodowców też pyta, czy lepszy jest automat, czy szczykawka. Bo to też jest taki, w ogóle wielu hodowców się dziwi, że ja na przykład szczepię tyle tysięcy gołębi, a nie używam automatu do tego. No wydaje mi się, że jednak szczykawki są jednorazowe, można sobie, nie trzeba ich myć, dawka jest pewna, nie fałszuje na dawkach, nie zaciąga gdzieś tam powietrza, automata jednak te gumki się zużywają, później czasem hodowcy dzwonią, że z 50 zaszczepili 70 gołębi, no i co teraz mam zrobić, czy to będzie działać, czy nie będzie działać. Także najpewniejsze jest szczykawka jednorazowa, szczepimy, wyrzucamy, bierzemy nową szczepionkę, nową szczykawkę. Czyli tobie jak ty szczepisz, to w tych jak ma być 50, to około tej 50 dawki są dobrze wymierzone, tak? Znaczy, zdarzają się szczepionki, że tam 2, 3, 5 dawek może być więcej. No, ale nie 20. Z 50 może być 70 gołębi zaszczepionych, to wiadomo, że coś jest nie tak. Okej. Okay. No i teraz tak, czyli tak, w zależności od, przede wszystkim igły, nie? Nie mogą być za krótkie, bo na przykład ja używam igły 16 mm. Można, są jeszcze 10 mm igły. Ale przy 10 mm igle już jest tak, że jeżeli ten gołąb rusza później szyją, to część tej szczepionki, szczególnie olejowej, potrafi wydostawać się na zewnątrz. I teraz tak, igła nie może być, w zależności od tego, jak gęsta jest szczepionka, to musi być, im gęstsza szczepionka, tym grubsza musi być igła. I teraz do szczepionek olejowych, czy tam salmowych, czy mykosalmowych, czy kolumba, słowackich, obojętnie szczepionki olejowe, ja używam igieł 0,8. To są igły zielone. I teraz to jest dokładnie 0,8 mm to jest grubość, a 16 mm to jest długość. I jeżeli się używa igieł cieńszych, na przykład do tych szczepionek olejowych, no to jest ryzyko takie, że musimy wyciskać wtedy tę szczepionkę na siłę i później u wylotu tej igły jest dosyć duże ciśnienie, bo wciskamy tę szczepionkę z dużą siłą i to jest dosyć duży uraz tkanek tam jest, powoduje. Także do szczepionek olejowych najlepsza jest właśnie igła ta 0,8 razy 16. Tak. Czyli łagodnie po prostu się wstrzykuje. Nie musi być ciśnienia dużego. Tak, trzeba mocno naciskać na ten tłoczek, żeby to jakoś... I wygodnie to idzie, a po drugie wygodnie jeszcze się ta substancja wstrzykuje i nie uszkadza tkanek. I nie wypływa. Nie? No jest to na tyle głęboko, że nie wypływa z powrotem pod skórę. Nie? Spod skóry. Później kolejna igła to jest 0,6 razy 16. Czyli niebieska. Ona jest ciut odrobinkę cieńsza od tej szczepionki, od tej igły zielonej. Tu raczej szczepionki jakieś wodne, na przykład do zasalu używałem tej igły. Czy jakieś antybiotyki, czasem iniekcyjne, jakieś witaminy można podawać tą szczepionkę. A do ospy? Do ospy to używam 0,45. Do ospy używam takiej igiełki, ona jest troszkę krótsza. To jest 0,45 razy 13. I to jest do ospy taką szczepionkę, taką igłę. Mhm. No to praktycznie te trzy igły używam, nie? Czyli 0,8 do zieloną do szczepionek olejowych, 0,6 do szczepionek na przykład do zasalu i te 0,45 razy 13 to jest taka troszkę mniejsza igiełka do ospy. Czy nawet nie wiedziałem, że one są kolorami oznaczone. Tak. Wszystkie 0,8 są zawsze zielone, 0,6 zawsze są, 0,7 są na przykład brązowe, 0,6 są niebieskie, na przykład 1, 2 jakby są różowe, każda wielkość ma swój kolor.
Dla mnie jakby to nie było oczywiste. Myślałem, że po prostu są tak kolorowo, a nie, że to jest. No to pewnie, no nie wiem, ilu hodowców to wiedziało, czy osób. Ja przynajmniej nie wiedziałem, że to tak kolorami jest ustawione. No, także... To tak, żeby było łatwiej, nie można się szybciej zorientować. Mhm. I teraz jeszcze kolejny dobór szczekawki. Najważniejsze jest to, że do szczepionek olejowych nie może być, szczekawka nie może mieć tego gumowego tłoczka takiego. Te szczepionki, takie szczekawki się nie nadają do szczepionek olejowych. A dlaczego ten tłoczek? Ten tłoczek gumowy wchodzi w reakcję z olejem i no, po zaszczepieniu 2-3 gramy się zacina. Nie można w ogóle wycisnąć tego tłoczka, przesunąć już w cylinderku. Czyli jeżeli szczepimy szczepionką olejową, to tylko i wyłącznie szczekawki, które mają tłoczki plastikowe. Czyli musi być cała plastikowa. Zbliżę. To taka się nadaje do szczepionek olejowych. A z tłoczkiem tym gumowym na przykład można na przykład szczepionki ospę, szczepionki wodne można szczepić, nie? Witaminy i tak dalej. Natomiast szczepionki olejowe tylko strzykawki z tłoczkami plastikowymi w całości. Czyli najprostsze strzykawki sprawdzają się najlepiej. Dokładnie. I tu jeszcze jest taka, na przykład ja preferuję do szczepienia, jeżeli szczepię polskimi szczepionkami, tam gdzie jest dawka 0,2 ml, no to taką 1-mililitrową szczekawką. I wtedy fajnie tutaj po 0,2 można podawać. A jeżeli szczepię tymi słowackimi, no to wtedy najczęściej dawkę 0,3, no to wtedy taką trójką, nie? I sobie po 3 kreseczki podaję. Tak, wiem, że z tą małą idzie to dosyć szybko i sprawnie, a też ona jest bardzo dokładna i ta dawka jest dokładna, tak? I można to wbrew pozorom szybko wykonywać, mimo że łatwiej nabrać tą szczepionkę więcej razy, nie? Znaczy, jedna rzecz po prostu, jak się nabiera tę szczepionkę, znaczy nabiera się szczepionkę do strzykawki, najlepiej po prostu nie robić sobie to przez tę igłę, bo to też to bardzo długo trwa, jak się naciąga przez taką 0,8 taką szczekawkę. Ja robię tak, że zdejmuję igłę i całą strzykawkę wkładam, wbijam na siłę do buteleczki ze szczepionką, naciągam, zakładam igłę z powrotem i szczepię dalej, nie? I tak, to naprawdę trwa kilka sekund naciągnięcie wtedy tej natomiast przez tej szczepionki, natomiast przez igłę, no to jednak jest dosyć bez ciśnienie i mała średnica, przez którą trzeba to naciągnąć, nie? Dokładnie, także po prostu cały ten konus strzykawki do szczepionki i tak naciągamy. I naprawdę można, nie, bez problemu 100 gębi w pół godziny zaszczepić, nie ma żadnego problemu, to nie jest tyle to duże jak automatem, nie? To teraz pokażemy na dwóch gołąbkach, jak to mniej więcej prawidłowo się szczepi. Okej. Więc spróbujemy, gołąbkowi podamy witaminę B12, ochotnikowi. Teraz tak, często hodowcy pytają, czy szczepimy w stronę głowy, czy w stronę tułowia. Ja akurat szczepię w stronę głowy. Wiem, że na niektórych tam ulotkach pisze, że szczepi się gdzieś tam w połowie szyi, w stronę tułowia. Nie wiem, ja szczepię sobie tak i raczej tam prawie zawsze wszystko jest w porządku. Dwoma palcami przytrzymuję głowę gołębia. Delikatnie ją naciągam. Nie, że jak się tam pomocnik musi trzymać tę główkę, tylko sobie w dwóch palcach przytrzymuję głowę. Dwoma palcami odchylam piórka i delikatnie pociągam za pióra do góry. Tutaj w tym miejscu ta szyja jest wygięta w kształt litery S. Ona tam jest, idzie troszeczkę do przodu, więc tutaj jest takie miejsce dosyć bezpieczne. Więc tak, chwytamy za główkę, delikatnie podciągamy. Rozchylamy pióra. Całą taką igłę 16 wbijamy, no i podajemy dawkę szczepionki. Igłę kieruję delikatnie dogłowowo. Delikatnie dogłowowo. Tutaj w tej okolicy są jeszcze worki powietrzne dogłowowe. Jeżeli ktoś za nisko tutaj zaszczepi, albo tak wręcz będzie kierował tę igłę w tę stronę, to może podać szczepionkę do worka powietrznego. Wtedy gołąb się, może się tą szczepionką udusić. Albo są takie objawy, jak się nakuje worek powietrzny, to czasem gołębie później puchną. Po prostu powietrze zaczyna z worka powietrznego się dostawać pod skórę i objaw jest taki, że później następnego dnia po szczepieniu mam gołębie tak jak garłacze pełne, takie wole. To jest właśnie jak się szczepi gołębie za nisko, jak się właśnie nakuwa te worki powietrzne. Czyli jeszcze raz łapiemy sobie za główkę, naciągamy igiełkę, cyk, i gotowe. Także tak to można sobie sprawnie szczepić. Ja tu mam jeszcze dodatkowe pytanie. Chciałem zapytać, wszystkie szczepionki podajemy w ten sam sposób? Czy to jest na ospę, czy na salmonelozę, czy mykosalmowir, czy wszystkie te różne rodzaje szczepionek jakby w ten sam sposób są podawane, jak tu pokazaliśmy? W szczepionkach pisze, że można podać domięśniowo, albo nawet były takie, że było zalecane niby domięśniowe szczepienie. Ja raczej wszystkie podaję właśnie w ten sposób.
Na przykład niektórzy szczepią ospę gdzieś tam jakiś fałpachwinowy, że tam ta szczepisz, wtedy można dać połowę dawki, bo się jakoś inaczej rozchodzi. No, podskórze to jest podskórze. Czy to jest w pachwinie, czy to jest na szyi, nie ma znaczenia. Ta szczepionka się musi podskórę dostać. Do mięśniowych szczepień raczej ogólnie pocztowych nie stosuję, bo jeżeli się zrobi jakiś odczyn, no to później zrobi się nam w mięśni piersiowym, no, który jest potrzebny tym gołębiowi do lotu. Jak się mu zrobi tam pod skórą, no to zawsze można to jakoś wyciąć, może wypada to przeważnie samo. Nawet jak tam ma jakąś małą górkę, to mu to przeważnie w lotach nie przeszkadza. Natomiast jak się mu to zrobi na mięśni piersiowym, no to wtedy jest problem. Nie? Także wszystkie szczepionki, czy to wodne, czy olejowe, szczepię zawsze tak samo. Że ja tu miałem faktycznie przypadek, że kiedyś dostałem szczepionkę, na której pisało, że można domięśniowo lub chyba podskórnie było, a że mi to wygodnie było domięśniowo, bo uznałem, że jest lepiej, bo niby bezpieczniej. I powiem szczerze, że faktycznie porobiły się takie odczyny i praktycznie zmarnował mi się rocznik, nie? Bo to pod skórą niby było dobrze, niby się dobrze wbiło, ale jakoś ten rocznik... Także raz w życiu zaszczepiłem domięśniowo i bo wygodnie mi to było samemu, złapałem sobie gołębia. I wiadomo, domięśniowo to się prosto go trzyma, nie? Tu potrzebuje najlepiej mieć pomocnika. Choć pojedyncze gołębie zdarzało mi się, że szczepiłem sam, bo to akurat jednego, no ale jak trzeba zaszczepić cały lęk 50 sztuk, to jest ciężej. Także ja domięśniowo szczepiłem i bardzo niedobrze to wspominam. Lepiej nie ryzykować, lepiej zawsze podskórnie. A odnośnie jeszcze takiego szczepienia, jak się szczepi, czy można, bo szczepionki zaleca się, żeby szczepić dwa razy tam w odstępach. A co w przypadku, że pierwszą dawkę dostaje się jednego rodzaju szczepionki, a drugą dawkę drugiego rodzaju szczepionki? Znaczy ja robię tak, jedną podaję troszeczkę niżej, bo na przykład szczepię tak nieraz paramyksowirozę i ospę razem. No to wtedy paramyksowirozę, tę olejową szczepionkę ciut niżej, zmieniam szczykawkę, znaczy biorę drugą szczykawkę i dosłownie 2-3 mm wyżej podaję ospę. Ospa to jest cieńsza ta giełeczka, dosłownie można puścić kilka pióreczek i dosłownie 5,5 cm wyżej zaszczepić ospę. A jeszcze jakby pytanie, jak szczepimy, bo w odstępach na przykład tą samą olejową szczepionką i drugi raz powtarzamy po 4 tygodniach o zmianę szczepionki, tak. Bo jedni pytają, czy jak pierwszy raz zaszczepił szczepionką X, to czy za drugim razem może zaszczepić szczepionką Y, a producent jakby no zalecane jest generalnie przy tych wszystkich na paramykso w przypadku młodych szczepić dwa razy. Wiemy, że stare przypominająco potem szczepimy raz, ale ten pierwszy raz młode, czy można te szczepionki zmieniać? Czyli tak, jest zasada taka, jeżeli jest ten sam składnik w danej szczepionce, na przykład nawet jak jest szczepionka różnej firmy, czy tej samej, ale ma na przykład paramyksowirozę i w kolejnej szczepionce znowu jest ta paramyksowiroza, to odstęp się powinno zrobić 3-4 tygodnie, ale to dlatego, że po prostu jest badane, że najlepsza odporność, najwięcej przeciwciał powstaje właśnie, gdy odstęp między tymi szczepionkami jest około 4 tygodni. Natomiast jeżeli szczepimy różnymi szczepionkami, które nie zawierają tego samego składnika, czyli na przykład paramyksowirozę i później ospę, albo paramyksowirozę, a później salmonelozę, to wtedy może być odstęp dwutygodniowy, czyli może być krótszy. Aha, wtedy może być nawet krótszy jak inny, ale można zmieniać szczepionki, tak? Można, to nie ma żadnego problemu. Czyli... Tak, mogą być na przykład młode szczepione jakąś szczepioną słowacką, a później na jesień mogą być szczepione spokojnie szczepioną polską, to nie ma żadnego znaczenia. A tym jednym szczepieniu jeszcze, bo jak mamy, szczepimy na przykład paramiksowirozę i rotawirus, a potem zmieniamy na paramiksowirozę i salmonelozę, to jedno się uodparnia jakby po 2 tygodniach, a ta druga choroba jakby jest pojedynczo, nie? Tak, ale to wtedy tu bym zaleciał 4-tygodniową przerwę, bo jednak jest dwa razy ten sam komponent. Ale można w ten sposób to znaczy, tam mieszać. Ja bym się po 2 tygodniach też się nie stanie, ale wtedy tracimy troszeczkę na tym, to się nazywa efekt booster, czyli po prostu takie pobudzenie ilości wydzielających przeciwciał właśnie jest po 3-4 tygodniach jest ten sam. No i tak samo się dzieje chyba jak po roku przypominamy, nie? Znaczy po roku to jest tylko takie już po prostu... Ale też ponownie jakby ten efekt się uzyskuje, tak, nie? Tak, to jest pobudzenie już, a to jest tylko taka dawka przypominająca, także to już nie ma takiego... Bo ja kiedyś czytałem, czy to jest prawdą, że jak się po roku szczepi, na przykład pierwsze szczepienie, te dwukrotne daje odporność na rok czy 9 miesięcy, bo różne tam były badania, szczepisz gołębia rocznego, to wręcz te przypominające szczepienie się okazuje dawało czasami jakby odporność na 12 miesięcy, a szczepienie kolejny raz, trzeci raz nawet potem było, że na 14-15 nawet się to wydłużało. Na pewno każda kolejna dawka przypominająca to już jest, ta odporność będzie już dużo lepsza. Wiadomo, że jak tam gołąb był zaszczepiony w życiu, nie wiem, 7 razy na to samo, to wiadomo, tej odporności nie ma na rok, tylko już na pewno dłużej, nie? No, także tutaj chcieliśmy pokazać tą prawidłową technikę szczepienia, ponieważ no nie wszędzie są specjaliści, a zresztą jest dużo telefonów, nie każdy też ma
bo szczepionkę można sobie zakupić i taki zabieg, jak ktoś musi wykonać sam, a wiem, że w wielu rejonach po prostu nie mam takiej możliwości, żeby ktoś podjechał. No albo są takie bardziej okresy, że wszyscy czekają na to ciepło i wtedy Tomek musi obskoczyć w 3 dni 6 hodowców czy 7, no to nie zawsze da rady podjechać, więc trzeba sobie radzić samemu i warto wiedzieć, jak to prawidłowo wykonać, więc jeśli się ten zabieg komuś przyda, w jaki sposób to wykonać, jakimi igłami. Na pewno w przychodniach leczniczych, jak się poda, jaką igłę się potrzebuje, to przekażą. Także mam nadzieję, że to się komuś przyda. Także dziękujemy tutaj za uwagę. Jeżeli chodzi o moje gołębie, to szczepię praktycznie na co tylko można i ile można. I na pewno lepiej zrobić jedno szczepienie za dużo, nie za mało. Nie? Taki podstawowy w ogóle program to jest: młode gęby muszą mieć 2 razy szczepione na paranoksowirus. I tu w ogóle nie ma żadnej dyskusji z tym. Właśnie hodowcy na przykład często się doszukują jakichś gronkowców, paciorkowców, wymyślonych chorób, nie wiadomo jakich cudów. Przeznaczałem duże środki na badania, na szukiwanie chorób, szukanie chorób, nieraz wyimaginowanych, a mogliby to przeznaczyć na przykład na szczepienia. I tak samo i w ogóle czas. Młode gołębie, szczepienie możemy zacząć, jak już gołąb ma 3 tygodnie skończone, czyli po 3 tygodniach możemy otrzymać pierwszą dawkę szczepionki i praktycznie najlepiej właśnie szczepić jak najwcześniej, czyli te 3-4 tygodnie życia, jak ma, czyli zaraz jak jest odstawiony, może jeszcze być tak, że jest już zrzucony gdzieś tam z półki na podłogę gołębnika, ma już te 3 tygodnie jeszcze przed odstawieniem, może już tę pierwszą dawkę otrzymać i później drugie doszczepienie jest po 3-4 tygodniach powinno być. Wiadomo, że jak ktoś ma tam, na przykład tak jak ja sobie, hoduję jeden lęk tylko młodych, wszystko odrzucam i koniec, rozdzielam samce od samic, to jest łatwiej do wykonania. Jak się ma więcej, no to już to tak, wiadomo, w praktyce tak to nie wychodzi, ale generalnie zasada jest taka, że staramy się szczepić pierwszy raz jak najszybciej, czekamy ten miesiąc i szczepimy drugi raz. Żadnych szczepień w lipcu, broń Boże, początkiem sierpnia, bo też to obserwuję, że zbliżają się loty, jest 2 tygodnie do lotów na młode i masa hodowców sobie przypomina, a trzeba jeszcze tego gołębia zaszczepić. To jest niesamowity błąd. Te gołębie tracą formę, już pomijając to, że paramyksowiroza to wcale nie jest taka choroba, że atakuje tylko jesienią. Może być tak, że były przypadki, że w maju już była, w kwietniu była paramyksowiroza. Także ktoś po prostu czasem już miał szczepionkę nawet kupioną w lodówce, a gołębie popadały, bo nie zdążył zaszczepić. Także muszą być zaszczepione 2 razy. Tak samo na przykład hodowcy mówią, a szczepili, całe życie żeśmy szczepili raz gołębie w życiu i wystarczyło. No, niestety dzisiaj to nie wystarczy. Są te gołębie słabsze, nie wiem, są różne te wirusy immunosupresyjne, na przykład te cyrkowirusy. Jedno szczepienie na pewno, tak, dzieci szczepimy 2-3 razy, psa się szczepi, kota się szczepi, przynajmniej zawsze, jak na początku życia są 2 czy 3 dawki przypominające, to gołąb musi być zaszczepiony 2 razy. I później szczepienie tak zwane na ospę. Szczepienie na ospę ja robię przeważnie tak, że znaczy, jak był zosal, to fajnie się łączyło, robiłem tak, 2 razy paramyksowiroza, akurat z rotawirusem teraz w ostatnich latach i później szczepiłem sobie salmonellę z ospą razem, nie? Czyli zosal plus ospa jako jedno szczepienie. Natomiast no, teraz będzie trzeba zrobić po prostu tak, że młody będą miał 2 razy paramyksowirus i rotawirus, no i do tego ospę. Prawdopodobnie szczepienie młodym na salmonellozę, jeżeli będzie... Nie będzie takich wskazań, jeżeli w danych stadach nie było problemu z salmonellą, to te młode te salmonelle będą mnie odpuszczone, bo tam u młodych najważniejsza podstawa to jest paramyksowiroza i później w zimie całe stado paramyksowiroza plus salmonelloza. A teraz jeszcze tak zwane modne, gdzie się pojawiają szczepionki na adeno. Są takie, czy nie ma? Więc tak, trzeba zacząć od tego, że ta choroba młodych, bo tak to się powinno nazywać, to na dzień dzisiejszy stwierdzili naukowcy, bo to się już kilka razy zmieniało, że powoduje to rotawirus. Nie powoduje to żaden adenowirus, nie powoduje to nawet cyrkowirus, który też ostatnio był brany jako czynnik etiologiczny tej choroby młodych, tylko tak jest stwierdzone, taka jest najnowsza wiedza, że powoduje to rotawirus. Dlatego jak szukacie szczepionki na te choroby młodych, to musi to być szczepionka zawierająca w składzie rotawirusa. I taka szczepionka, ona nie jest zarejestrowana w Polsce, ale jest. I końcówka tej szczepionki jest od tych dwóch chorób, czyli rotawirus i paramyksowirus, czyli RP. I ta szczepionka ma szansę zadziałać na te choroby młodych. Znaczy tak, z doświadczeń wygląda to tak, że nie jest to szczepionka stuprocentowa, że na pewno tej choroby młodych się nie dostanie, ale na pewno, jeżeli nawet jest, to jest dużo łagodniejsza, łagodniejszy przebieg, łatwiej można te gołębie doprowadzić, a czasem się nawet udaje, że nie ma w ogóle. Natomiast wszystkie szczepionki, które zawierają w składzie jakiegoś adenowirusa na przykład,
to praktycznie, jak robili kiedyś badania, to adenowirus może w 4% przyczynia się do wystąpienia tych chorób mowy. Także te szczepionki praktycznie nie mają szans zadziałać na to. Nawet jak w nazwie jest jakoś ładnie, że jest adenowiruza, czy adenowirus nawet zawiera szczepionka, to nie jest szczepionka na te choroby mowy. Także jeżeli chcemy zabezpieczyć swoje gemy przed tą chorobą młodych, to rotawirus. To jest dzisiaj to jest uważane za czynnik etiologiczny tej choroby. Nie? I teraz jeszcze taka kwestia, szczepienie na ospę. Czy po szczepieniu na ospę może ospa wystąpić ponownie, czy nie występuje? Jak to wygląda z efektami szczepienia na ospę? Tak, ja zalecam, żeby robić szczepienie przypominające u gołębi dorosłych, ale też nie, na przykład swoje gołębie nigdy nie robię tak, że czekam jakoś tam, bo to też jest właśnie taki błąd, że czeka się gdzieś tam do końca lotów, do ostatniego lotu, gdzieś tam na maraton się wkłada te gołębie stare i dopiero wtedy się szczepi na ospę, bo jest ryzyko, że się to przeniesie na, hodowcy twierdzą, że to się może przenieść na gołębie dorosłe, tam obniżyć formę, coś takiego. No to mówię, jeżeli ktoś się tego obawia, to na wszelki wypadek może sobie zawsze w zimie zaszczepić te gołębie dorosłe dodatkowo na ospę. No to będzie miał ten sam szczepionkowy, którym później zaszczepi te młode. No to czyli jeżeli te gęby będą zaszczepione raz jako młode, dawkę przypominając jako stare, to na pewno ta szczepionka już nic nie zrobi w czasie lotów, że tam zaszczepi się młode na innym gębniku. Ja osobiście w to nie wierzę, że tam jest... Znaczy tak, transmisja, jeżeli byśmy zaszczepili na jednym gębniku młode i stare, gęby szczepione i nieszczepione, to jest możliwość, że to jest żywa szczepionka, zarażenia się tych gębi nieszczepionych od szczepionych. Czyli jeśli jest praktykowane, bo wiem, że taka czynność jest praktykowana, że hodowcy szczepią po lotach starych, często tydzień czy dwa tygodnie przed lotami młodymi, to wkładając te gołębie młode do kabiny, jak one mają kontakt z gołębiami niezaszczepionymi, czy one nie są w stanie je zarażać ospą? Teoretycznie jest możliwe, że mogą zarazić. Teoretycznie tak. To jest temat trudny, bo na przykład robili takie badania naukowcy, tak by, nie? Czyli szczepili część gołębi, część nie szczepili. No i w tym doświadczeniu wyszło im, że nie zarażają się mimo wszystko. Ale ja mam takie przypadki, że na przykład u jednego hodowcy mieliśmy taki plan, że będziemy szczepić, on chciał akurat tak, żeby szczepić na ospę też przy odkładaniu gołębi. No i tak partię gołębi żeśmy zaszczepili, odłożył, a później już nie było jakoś czasu i dołożył tam gołębie nieszczepione. I faktycznie te gołębie nieszczepione tej ospy dostały. Czy to był zbieg okoliczności? Trudno powiedzieć, no ale te gołębie raczej tam kontaktu z nimi nie miały. To było dość wcześnie, ospa raczej jest tak jesienią. Wskazywałoby to raczej na te transmisje ze szczepionki. Czyli najprościej, jak się ma poszczepione gołębie dorosłe i są szczepione i na baramykso, i na ospę, i też program szczepień mają prawidłowo zastosowany, to też łatwiej później szczepić młode, bo jakby sami sobie nie zaszkodzimy. Tak? Z tym, że pamiętajmy jedną rzecz, że jeżeli nawet załóżmy hipotetycznie, że jest możliwość zarażenia tych młodych od starych, to na pewno na Boga nie przejdzie to na butach z powietrzem, nie wiadomo, tak, na przykład ktoś ma gołębik na młode w innym całkiem pomieszczeniu, a nie szczepi tych gołębi młodych, bo boi się, że są jeszcze loty na stare, bo boi się, że z wiatrem to przyjdzie. To tak nie jest, to musi być bardzo bliski kontakt, te gołębie się muszą dziobać między sobą i dlatego na przykład w ogóle, jak na przykład przychodzi ospa gdzieś tam do sekcji, na przykład u starych gołębi, to zarażają się na przykład głównie samce, bo one bardziej się biją w kabinie, toczą jakieś tam walki, dziobią się po oczach. Mają większą szansę przekazać sobie tego wirusa. Dlatego na przykład jak przychodzi ospa na przykład u starych gołębi, no to praktycznie głównie chorują samce. I zdarzały mi się na przykład przypadki, że gołębie były szczepione jako młode, a jak przyszła ospa do sekcji, to 2-3-letnie samce, mimo że były szczepione tam 2-3 lata temu, na te ospę chorowały. Czyli szczepienie raz w życiu gołębia na ospę nie, na pewno nie zabezpiecza. Na pewno go nie zabezpiecza, tylko warto by było powtarzać. Tak? Powiedzmy, że to tak ma z tym szczepieniem dzisiaj na koronawirusa, że dają mu to jakieś tam 40-60 czy ileś tam procent, że może nie zachoruje, ale to nie jest nigdy 100%. Natomiast mówię, no szczepionki na te ospę nie są jakieś tam drogie. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś problem dodatkowo te gołębie w zimie stare zaszczepić i w tym momencie już żadnego problemu nie stresujemy się szczepieniem młode. Bo szczepienie młodych tak późno to oczywiście też jest kolejny błąd, bo tak samo na przykład dużo ludzi mówi, że gołębie szczepionkę na ospę ciężko przechodzą, no ale ciężko przechodzą dlatego każde szczepienie, jeżeli robimy w lipcu, koniec lipca, początek sierpnia, wysokie te temperatury, to już jest taki okres, że ta choroba młodych już tylko czeka na te gołębie, na byle jakiś stres, na jakieś obniżenie odporności. No i w tym momencie, jak my te gołębie się zaszczepimy, no to kolejne obciążenie do układu odpornościowego, no i to wszystko razem do kupy powoduje to, że w najlepszym wypadku po prostu zbijemy te gołębie z formy, a one powinny przed tymi lotami tę formę mieć coraz wyższą. Bo o ile młode gołębie są najbardziej wrażliwe na paramyksowirozę i faktycznie tam po prostu potrafi być, jeżeli ktoś ma nieszczepione gołębie,
to ze 100 gen potrafi, są teraz takie szczepy paramyksowirusa, że ze 100 gen potrafi przeżyć 10, 15, 20 gen, reszta wszystko padnie. Są to szczepy takie, które atakują układ pokarmowy, czyli właśnie nie tak hodowcy kiedyś zawsze, że tak się głównie kojarzy, że paramyksowiroza to tam jest kręciołek, objawy nerwowe, czyli tam musi go mieć te kręcenie głową. To są teraz takie szczepy, gdzie tego w ogóle nie musi być. Ten wirus tylko atakuje jelita, nerki, tego my zaczynamy pić dużo wody, lać. I to mogą być jedyne objawy paramyksowirusa. Mało tego, na samym początku często to wygląda tak choroba młodych, a nawet to się tak może to się zaczynać razem, albo po prostu te objawy paramyksowirozy mogą być takie, że mogą być jakieś zielonkawe kał, mogą być wymioty nawet się pojawić. Tylko to, co nas powinno zaniepokoić, to jest to, że choroba młodych, no jakby nie było, to tam nie może być większa śmiertelność jak te 10% maksymalnie. Czyli jak mamy 100 głębi, to maksymalnie, przy nawet nie wiem jak ciężkiej chorobie młodych, tam może paść do tych 10 głębi. Jeżeli ta śmiertelność jest wyższa, to już musi lampka zapalić, że tam najprawdopodobniej jakaś paramyksowiroza się przyplątała do tego. No i po tych pierwszych objawach, gdzie jest, na przykład mogą być te wymioty, może być ten zielonkawy kał, jakieś schnięcie, padnięcia, zawsze przy paramyksowirozie zaczyna się, że zaczynają głębie dużo pić i zaczynają mieć wielomocz, nie? Czyli biegunkę. To jest już taki objaw typowy. Na przykład jeżeli są hodowcy, którzy na przykład raz mają zaszczepione gołębie, to często mają taką lekką postać, taką bezobjawową i wtedy na przykład gołębie tylko polewają. Na przykład zaczyna, bo często łapią na przykład te paramyksowirozę, znaczy tak, gołębie są zaszczepione przed lotami, ta jedno szczepienie na kilka tygodni daje odporności, pod koniec lotu łapią już tego wirusa i na przykład początek października zaczyna coś gołębie polewać. No i oni tam dają jeden środek, drugi, trzeci, nie działa. Mija 2 tygodnie, 3 tygodnie, 4 tygodnie, cały czas gołębie piją więcej i polewają. I to właśnie też jest, to jest bardzo często już taka forma paramyksowirozy. Nie ma padnięć, bo tam jakaś odporność jest, nie ma żadnych objawów nerwowych, jest tylko same te objawy, to lanie, nie? No to wtedy też tak, też dużo takich przypadków miałem. Natomiast no teraz będzie trzeba zrobić po prostu tak, że młody będą miały 2 razy paramyksowirus i rotawirus, no i do tego ospę. Prawdopodobnie szczepienie młodym na salmonelozę, jeżeli będzie, nie będzie takich wskazań, jeżeli w danych stadach nie było problemu z salmonelą, to te młode te salmonelo będą je odpuszczone, bo tam u młodych najważniejsza podstawa to jest paramyksowiroza i później w zimie całe stado paramyksowiroza plus salmoneloza. I teraz jeszcze taka kwestia, szczepienie na ospę. Czy po szczepieniu na ospę może ospa wystąpić ponownie? Czy nie występuje? Jak to wygląda z efektami szczepienia na ospę? Tak. Ja zalecam, żeby robić szczepienie przypominające u gołębi dorosłych. W zimie zaszczepić te gołębie dorosłe dodatkowo na ospę. Więc to musi być bardzo bliski kontakt. Te gołębie się muszą działać między sobą i dlatego na przykład w ogóle, jak na przykład przychodzi ospa gdzieś tam do sekcji, na przykład u starych gołębi, to zarażają się na przykład głównie samce, bo one bardziej się biją w kabinie, toczą jakieś tam walki, dziobią się po oczach. Mają większą szansę przekazać sobie tego wirusa. Dlatego na przykład jak przychodzi ospa na przykład u starych gołębi, no to praktycznie głównie chorują samce. I zdarzały mi się na przykład przypadki, że gołębie były szczepione jako młode, a jak przyszła ospa do sekcji, to 2-3-letnie samce, mimo że były szczepione tam 2-3 lata temu, na te ospę chorowały. Czyli szczepienie raz w życiu gołębia na ospę nie, na pewno nie zabezpiecza. Na pewno go nie zabezpiecza, tylko warto by było powtarzać. Tak? Powiedzmy, że to tak ma z tym szczepieniem dzisiaj na koronawirusa, że dają mu to jakieś tam 40-60 czy ileś tam procent, że może nie zachoruje, ale to nie jest nigdy 100%. Natomiast mówię, no szczepionki na te ospę nie są jakieś tam drogie. Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś problem dodatkowo te gołębie w zimie stare zaszczepić. I teraz, jeśli mamy gołębie młode szczepione 2 razy plus na ospę, jak później dalej? Stare szczepimy też 2 razy, czy wystarczy nie, raz, jak to jest praktykowane? Jest wystarczająca dawka przypominająca jedna, czyli na paramyksowirozę. Znaczy, kiedyś bardziej, znaczy tak, u starej gołębi ważniejsza jest, bardziej bym zwracał uwagę na te szczepienia na salmonelozę. Broń Boże, nie namawiam to, żeby nie szczepić gołębi dorosłych na paramyksowirozę, ale tutaj mówię, jak najbardziej te szczepienia trzeba też wykonywać, ale tutaj już mówię, dość duży nacisk na tę salmonelozę, bo salmoneloza znów no, to jest taka choroba, no często niestety na wolierach, tam gdzie się sprowadza gołębie, choroba lęgów generalnie, czyli po prostu to znowu tak samo salmonelozą nie jest tak, wielu hodowców myśli, że salmoneloza to jest taka choroba jak jakaś wirusowa, jakaś epidemia, że na przykład przyniesie się do gołębika salmonelozę
i nagle gołębie zaczynają padać, zaczynają lać, bo właśnie przy salmonie w ogóle nie ma lania, nie? To od tego trzeba zacząć, ale że zaczynają mieć jakąś tam biegunkę, schną, padają i to jest salmonoza. Nie? Właśnie salmonoza, przy salmonozie objawy są takie, powiedzmy, skąpo wyrażone. To jest taka choroba, taki cichy zabójca. Można na przykład przynieść gołębia na wiosnę i pół roku się nie stanie nic, żaden gołąb nie zachoruje. Później na przykład na jesień jeden gołąb na przykład dostanie jakieś bóle na skrzydłach, nie? Zapalenie stawu. No i przez kolejne tam na przykład 2-3 tygodnie, miesiąc może nie być żadnego kolejnego przypadku. No a później na przykład gdzieś koło grudnia jakiś gołąb tam troszeczkę schudnie, coś znacznie zazielono, na zielono jakieś tam jakąś zieloną biegunkę. Czasem jest ta postać oczna, że na przykład oślepnie na jedno oko. To w odróżnieniu od ornitozy nie ma żadnego jakiegoś tam wypływu z oczu, nie jest tylko po prostu na początek to oko mruży, tęczówka później się robi blada, no i później oko się, ta źrenica się robi taka biała, nie ślepnie. No i dopiero później takie typowe objawy salmonelozy to są w czasie lęków, czyli po prostu padnięcia młodych. I tutaj przy salmonelozie jest tak, że te padnięcia młodych często nie są poprzedzane żadnymi wcześniejszymi objawami. Czyli idziemy sobie wieczorem, obrączkujemy młodzika, on jest ładnie nakarmiony, a ono przychodzimy jest padł. Czyli padnięcia takie bezobjawowe. Tak, ładne młode padną ładne, i nie wiemy, co się stało. To na początku hodowcy myślą, że na przykład zamarł, że rodzice tam nie zeszli z gniazda, nie? I tam w nocy po prostu go zaziębiły. Nawet nieraz mam wolę nakarmione normalnie tak i padły. Nie? To jest taki pierwszy objaw salmonelozy, który nam powinien właśnie no już dać na myśl, że to ten mam do czynienia salmonelą. I dlatego u tych starych gołębi trzeba... No i właśnie tu jest to niebezpieczeństwo. Kupujemy jakieś gołębia, wprowadzamy sobie go do stada. Ten gołąb nawet może nigdy nie zachorować, a okresowo te salmonele wysiewać. I dopiero na przykład objawy nam wyjdą przy lękach. No i wtedy już jesteśmy ugotowani, bo tu są lęgi, za chwilę loty, a tu dopiero trzeba zacząć leczenie. No i podstawa szczepienia wtedy, nie? Bo w ogóle nie ma czegoś takiego jak wyleczenie salmonelozy bez szczepienia. To co by nie pisało na lekarstwie, jakby tam nie było napisane, że działa świetnie na salmonelozę, że jest typowo do kuracji, dlatego te kuracje na salmonelozę nie mają żadnego sensu, nie? Bo jeżeli w 99% przypadków te kuracje na salmonelozę tymi antybiotykami robią ludzie, którzy w ogóle salmonelozy nie mają. Bo salmonelozy wcale, wbrew temu co się wydaje, to nie jest aż taka choroba, że to każdy ma na gojemniku. Tak statystycznie powiedzmy, rzecz biorąc na oddział, no to jeżeli są 2-3 przypadki w ciągu roku, to jest maksimum. I najczęściej jeszcze to jest tak, że no jeden hodowca, który tę salmonelozę dostanie, to zarazi jakichś kolegów, którym tam sprzedał czy rozdał jakieś mutki. Nie? Także to nie jest choroba taka, że to nie jest na pewno paramyksewroza, która faktycznie może przyjść z wiatrem czy z jakimś bylakiem zabłąkanym gołębiem. Tu jednak ten kontakt musi być dłuższy na wolierze, musi być taki kontrolański przeniesień do gołębnika. Czyli w kabinie ciężko się zarazić? Teoretycznie jest to możliwe, ale no musiałby na przykład jakiś gołąb mieć salmonelozę. Taki gołąb przeważnie, jak on ma już objawy, no to on też się raczej dość szybko zgubi. To raczej jak przyjdą cięższe loty, takie obciążenie, on zawsze jednak ma zapalnie jelit, on się przestanie odbudowywać, on w końcu gdzieś taki gołąb się zgubi. A no musiałby akurat, bo tak, że jakiś gołąb tam zwróci z wola, regurgituje jakieś ziarno, wpadnie do jakiegoś kału, no i wtedy teoretycznie jest to możliwe, ale z doświadczenia wiem, że najczęściej salmonelozę się zaraża tak, że się kupuje albo przynosi gołębia, który jest nosicielem. Sam ten gołąb nawet nie zachoruje, ale już dąży pozarażać nam gołębie. Czyli gołąb na wolierze. Na wolierze. Na rozpłodzie, no bo lotowe gołębie, jak są lotowane, to te słabe zgubimy. Tak. Czyli tam raczej muszą być zdrowe gołębie, bo doktor Kosz zrobi nam naturalnie selekcję, a może nam to najprędzej przyjść o wolierze, tak cichy zabójca, tak powoli przechodzić na stado, tak? Tak, dokładnie. Wtedy z woliery przejdzie na młode, z młodych później na lotowe gołębie. I tak się to rozprzestrzenia. Dlatego ważne jest szczepienie też rozpłodu, bo część hodowców z racji tego, że ma być obowiązkowe szczepienie, szczepi te gołębie lotowe, ale z tym szczepieniem rozpłodu no nie każdy o tym pamięta, a tu wręcz z tej, drugiej strony to może przyjść, bo... Znaczy ważniejsze, no nie może nie ważniejsze, ale równie ważne na pewno jak lotowe gołębie. Także jeszcze raz mówię, też pamiętajmy o tym, że sama kuracja bez szczepienia to nie da nic. Czyli no wracam do tego, co mówię. Czyli większość hodowców robi kurację zdrowym gołębiom, które w ogóle nie mają salmonelozy, no, niepotrzebnie, czyli leczą coś, czego nie ma, no bo nie leczą salmoneli, których gołębie nie mają, wyjawiają tylko te jelita, niszczą tę florę bakteryjną, zagrzybiają te gołębie, a jeszcze traktują to, co najgorsze, traktują to jako alternatywę do szczepienia, czyli zrobię kurację, więc nie muszę szczepić. To nic bardziej mylnego. Szczepienie jest po to, że szczepimy zdrowego gołębia, żeby na te salmonele nie zachorował.
A kurację, jeżeli mamy już salmonelę, czyli mamy takie podejrzenie, bo salmonelą też jest tak, że niestety tam jest siewstwo okresowe, czyli to nie jest tak, że na przykład zbadamy gołębie i jeżeli wyjdzie wynik negatywny, że salmonelli nie ma, to możemy być na 100% pewni, że jej nie ma. Nie? To jest tak, że... Ciężka do wykrycia. Trudna do wykrycia. No, tak mieliśmy takie przypadki, że klinicznie wyglądało to, było pewne, że jest salmoneloza, bo były buły na skrzydłach, objawy wszystko na to wskazywały, a na przykład czasem się za drugim, trzecim razem udawało salmonelę wyhodować. Także to nie można... Bardziej bym tutaj się skupił na takiej obserwacji stada, bo mówię, raczej jakieś tam symptomy są właśnie. Mówię, najczęściej w okresie tym jesiennym jakieś te zapalenia stawów, ale czyli jeżeli mamy takie podejrzenia, to mówię, te kuracje można zrobić, ale zakończyć ją i tak trzeba później szczepieniem, czyli jakieś kuracja, probiotyk, szczepienie. Ale mówię, jeżeli takich podejrzeń nie mamy, to naprawdę jak te gołębie zaszczepimy, a nawet pomylimy się i tam jakiś nosiciel będzie, to wcale ten gołąb nie musi zachorować. To nie ma wcale. Także a zabezpieczamy resztę stada. A zabezpieczamy resztę stada. Mało tego, jedynym sposobem na wyleczenie, na pozbycie się salmonelli, to są regularne szczepienia. Czyli po prostu podnosimy odporność tym gołębiom i ten gołąb ma cały czas wysoki poziom przeciwciał i sam te salmonelozy w końcu zwalczy. Nie? Także tutaj innej drogi jak przeszczepienia nie ma. Nie? A teraz jeszcze, bo wspomniałeś o tych problemach ornitologicznych. Mhm. Jak to jest z tym związane szczepionkami w związku z tymi problemami katarowymi, ornitologicznymi? Tutaj chyba mykosalmowi, tak? Znaczy, ornitoza to w ogóle teraz jest ostatnich latach poważny problem. Trudno teraz w ogóle, tak powiedzmy naukowo, to nie powinno się tak mówić, że to jest, czy to jest ornitoza, czy to jest mykoplazmoza, czy to jest herpes wirus. Bo tak naprawdę, na przykład to też jeszcze ciekawy temat, taki badań właśnie na mykoplazmy, na chlamydię. Bo też hodowcy na przykład część pyta, chcieliby sobie zrobić badanie, czy gołębie mają ornitozę, na przykład, czy są nosicielami tej chlamydii. No to jako ciekawostkę powiem, że robili takie badania w Puławach i ponad 90% gołębi pocztowych, no zresztą to jest nawet logiczne, no bo to jak wkładamy te gołębie razem do koszy, mieszają się i tak dalej, ponad 90% gołębi pocztowych jest nosicielami i mykoplazm, i chlamydii. Czyli praktycznie możemy założyć bez badania, że nasze gołębie w naszym stadzie mają i chlamydię, i mykoplazmę. Także to bez badania już można od razu sobie stwierdzić. I tylko kwestia jest taka, żeby te gołębie miały na takie warunki, żeby ta choroba nie wychodziła na jaw, żeby się nie ujawniała. Bo one po prostu muszą żyć tak w jakiejś symbiozie, znaczy symbioza to może nie, co symbioza to nie jest, bo to by musiał jakieś korzyści z tego czerpać, ale muszą na tyle, ten układ odpoczynający musi być na tyle silny, że jest to tylko nosicielstwo, a nie jest to objawowa choroba. Czyli na przykład przepełniony gołębnik, przeciągi mogą po prostu powodować nasilenie i osłabienie gołębi i wtedy, że one chorują, a jak one są w dobrych warunkach hodowane, mają odpowiednią odporność, to po prostu... To zmniejszamy sobie szanse, że to wybuchnie. Bo kontakt z tą bakterią, one tak i tak mają. Znaczy problem jest taki, że antybiotyki coraz gorzej na te bakterie. I teraz tak, no, czyli mówię, nie mamy do czynienia tylko z chlamydią, tylko mówię, chlamydia, mykoplazma. Najczęściej ten herpes wirus jeszcze do tego dochodzi. Czyli to się mówi już o takim... powinno się takim mówić zespole ornitozy, nie? To jest taki ornitozis kompleks, czyli zespół ornitozy, czyli wszystkie te bakterie łącznie, które biorą udział w tej chorobie dróg oddechowych, dlatego mówię, no nie powinno się mówić, czy tam potrzebuje lekarstwa na mykoplazmę, czy na chlamydię, czy na ornitozę, no po prostu na choroby dróg oddechowych, bo to wszystko jest razem. Jeżeli tam już zaczyna się jakiś stan zapalny, to czy to wywołuje mykoplazmę, czy chlamydię, to te bakterie, one współdziałają później razem ze sobą i ten stan zapalny na pewno, znaczy wikłają. No i później jeszcze do tego takie bakterie, które normalnie żyją sobie gdzieś na obłonach śluzowych, tak jak na przykład te gronkowce nieszczęsne, gdzie każdy dzisiaj tego gronkowca tylko chce go badać i go chce leczyć. Chociaż tak naprawdę to jest to bakteria, która jest normalnie, jest to bakteria, która normalnie w jamie dziobowej u każdego gołębia są gronkowce. No, tam jest taki ewentualnie, jak już ktoś bardzo chce, to jest taki podział na gronkowce koagulazo dodatnie i koagulazo ujemne. Te koagulazo dodatnie się uważa, że to są takie gronkowce warunkowo chorobotwórcze, czyli że mogą w pewnych warunkach powodować jakieś choroby, ale naprawdę u gołębi nie jest zbadane, tak naprawdę jeżeli chodzi o te gronkowce, nic. Ani czy one w ogóle coś powodują, ani które są bardziej, czy w ogóle te koagulazo, bo mówię, tych koagulazo ujemnych to ja bym w ogóle nawet nie brał pod uwagę. Jeżeli komuś, ktoś ma w badaniu gronkowce koagulazo ujemne, bo często na przykład ma takie telefony, że ktoś wysyła mi wynik, że gdzieś tam wyszły mu gronkowce koagulazo ujemne,
i czy to ma leczyć. To mówię, gronkowców koagulazy dodatnich, tak samo jak zresztą bakterii coli, które też są u każdego głębia, to w ogóle bym nie brał pod uwagę. Ewentualnie bym rozważył, jeżeli są gronkowce koagulazy dodatni. To na przykład gronkowiec złocisty to jest koagulazy dodatni. Ale tak mówię, tutaj to on należy do tych gronkowców koagulazy dodatnich, ale tak mówię, tutaj i tak nie mamy żadnych dowodów na to, że te gronkowce cokolwiek powodują. One po prostu, tak, u człowieka w jamie ustnej, to tak samo u gołębi w jamie dziobowej te gronkowce jak najbardziej mogą być. Więc one ewentualnie, jeżeli już mamy te ornitozę, te choroby dróg oddechowych, no to też te gronkowce, paciorkowce mogą, czy tam bakterie coli, te zapalenia spojówek mogą tam nasilać. Nie? No i też pamiętajmy to, że jeżeli na przykład mamy gołębie chore na tą ornitozę, nie? I zrobimy wymaz im z oka i zrobimy posiew, no to tej mykoplazmy, tej chlamydii tam nie wyhodujemy. Tam właśnie wyjdą nam te gronkowce. Nie? I żeby później ktoś nie mówił, że gronkowce mu spowodowały zapalenie spojówek, bo po prostu chlamydia i mykoplazmy nie rosną na tych zwykłych podłożach. Dlatego tam wyhodujemy tylko tę florę, która ewentualnie to wikła, a nie ta, która jest przyczyną. No i problem jest to, że te chlamydia i mykoplazmy są coraz bardziej już odporne na antybiotyki. Czyli tak na przykład kiedyś się zalecało, jeżeli ktoś miał problemy z tym zespołem ornitozy, robienie w zimie na przykład kuracji 2-3 tygodniowej doksycykliną, no to teraz praktycznie się zdarza, są takie przypadki, że ktoś podaje przez 3 tygodnie tę doksycyklinę, po czym po 2 tygodniach to znowu go ma zapalenie spojówek. I myślę, że no, znaczy jest to na pewno duży problem teraz, te choroby dróg oddechowych. No, jak się przed tym zabezpieczać? No, chyba najprostsze, no to jednak tak, przede wszystkim warunki te zoohigieniczne, czyli te przeciągi i te przepełnienie gojemników. Dodatkowo szczepionki, które mają tam jakiś komponent na te choroby dróg oddechowych, czy ten herpes wirus, czy ta mykoplazma. Powiedzmy, na pewno to nie jest 100%, ale coś to tam mówię, jakaś tam cegiełka do cegiełki, no jakiś tam mówię, ten mikroklimat, te szczepienia, jakieś dodatkowo powiedzmy naturalne preparaty na tam oczyszczające te drogi oddechowe, to myślę, że jest to w jakiś sposób można się tym zabezpieczyć. No jeżeli trzeba, jeżeli są hodowle, gdzie są te problemy, no to trzeba czasem się uczyć do jakiegoś antybiotyku, czy to iniekcyjnego, czy to do wody. Jakieś krople do oczu też tam na krótką metę zdają egzamin, że przynajmniej, że można jakoś to doraźnie wyhamować, bo są takie przypadki, że po prostu najgorzej, jak to wybuchnie w czasie lotów, to czasem te 2-3 dni to jest za mało, żeby tego mi wyleczyć. Jeszcze wrócę do tego suchego kataru i modnego właśnie odśluzania, odflegmiania, kropienia i potem pędzelkowania, bo się widzi takie różne środki, nawet maszynki różne. Jak to traktować? No więc przede wszystkim trzeba sobie wytłumaczyć jedną taką niejasność tutaj. Te środki, które zakrapla się do nosa i po których ten u tego gołębia zaczynają się z oczu, z nosa lać, zaczyna się lać ta flegma, czy ta wydzielina, ten śluz, to nie działa w ten sposób, że ten śluz gdzieś był, tak hodowcy sobie często wyobrażają, że ten śluz gdzieś tam był w tej głowie nagromadzony, myśmy podali te kropelki i te kropelki ściągają nam z tych zatok tę ogromną ilość śluzu. To działa w ten sposób, że tam w tych kroplach są substancje, które troszeczkę drażnią te komórki kubkowe, które znajdują się w układzie oddechowym, czyli środek po prostu działa drażniąco na błonę śluzową układu oddechowego, tam jamy nosowej, zatok nosowych, i to właśnie pod wpływem tego środka, te komórki kubkowe zaczynają wydzielać ten śluz. I to ten wydzielany śluz ma dopiero, wypływając, oczyścić te drogi oddechowe z kurzu, z pyłu, który tam zalega w tych drogach oddechowych. Czyli te środki nie oczyszczają, nie wiem, zatok nosowy u gołębia z tego śluzu, tylko to ten śluz ma oczyścić zatoki nosowe i jamę nosową z pyłu, z kurzu, który tam się znajduje. Także to nie jest tak, że daliśmy gołębiowi kropelki i oczyściliśmy go z takiej ilości śluzu. Po prostu tego śluzu tam wcześniej nie było. On był tak by zmagazynowany w tych komórkach kubkowych. To tak na przykład ja w tym momencie nie mam kataru, jak zakropiłbym, nasypałbym sobie trochę pieprzu do nosa, no to w tym momencie zaraz ten katar się wytworzy, ta wydzielina się wytworzy, po prostu drażnienia błony śluzowej. No i to działa to tak samo. Natomiast no jeżeli powtarzamy tę czynność 2-3 razy, no to w tym momencie raz, że ta błona śluzowa się już trochę odporni na to, dwa, te komórki, jak się wiadomo, jak się opróżnią, no to jakiś czas trwa znowu ta ich regeneracja. Tak by, nie? Także to bardziej jest przyzwyczajenie tego układu, tej błony śluzowej do tych środków drażniących, niż to, że to po prostu oczyściliśmy tego gołębia z takiej ilości flegmy. Nie?
Także to nie mówię, że to jest jakieś nieprawidłowe postępowanie, tylko że, żeby mieć świadomość tego, że nie oczyszczamy gołębia z flegmy, tylko to pobudzamy go do produkcji tej wydzieliny i ta wypływająca wydzielina oczyszcza drogi oddechowe zalegającego tam kurzu i pyłu. Bo wszędzie wszyscy jakby no, reklamodawcy tych środków, jak wypłynie, czy wyparsknie, tak. Czy kichnie i że tak powiem gluten ten gołąb, o super, tak. Bo tyle miał tam, że tak powiem, tych pozostałości i pokazują to jako skutek tak. Pozytywne działanie tego środku. Okazuje się, że pewnie tego kurzu czy jest na tyle mało, że nawet nie widać co. Tak, ten, tak, dokładnie, to są drobinki. Te drobinki, co ten środek tak naprawdę usunął, tylko tak. Szczerze to wszystkie te wydzieliny są pokazane dla reklamy, co nie znaczy, że to nie działa. Tak, to działa, ale to nie chodzi o właśnie usunięcie tej wydzieliny, tylko chodzi o spowodowanie, żeby ta wydzielina wypłynęła i oczyściła drogę oddechową. No i to jest takie właśnie błędnie pojmowanie zasad działania tych preparatów. No myślę, że sporo osób to błędnie pojmuje, a mam jeszcze jedno pytanie, bo czasami u gołąbków pojawiają się takie białe chrosty, takie jakby kuleczki, nie wiem. Na podniebieniu. Ale na ciele też takie zgrubienia pod skórą. No to znaczy to są różnego rodzaju jakieś tłuszczaki, czasem kaszaki. To generalnie nie, to znaczy wiadomo, jeżeli to jest na przykład, jeżeli da się, to można usunąć, ale no to są takie kosmetyczne zmiany generalnie. Jak to jest dużo, no to raczej chirurgicznie by to trzeba było usuwać. Ale to są różnego rodzaju, choćby jakieś moje kaszaki najczęściej. Jak to się nawet natnie, to tam jest wydzielina taka jak kasza, nie? I bardzo duży odzew jest też z pytaniem odnośnie właśnie tych kuracji na salmonelle, potem szczepienia i kiedy robić tą kurację, a kiedy nie robić, jakby na czym się tutaj skupić? Bardziej bym tutaj się skupił na takiej obserwacji stada, bo mówię, raczej jakieś tam symptomy są właśnie. Mówię, najczęściej w okresie tym jesiennym jakieś te zapalenia stawów, ale czyli jeżeli mamy takie podejrzenia, to mówię, te kuracje można zrobić, ale zakończyć ją i tak trzeba później szczepieniem, czyli jakieś kuracja, probiotyk, szczepienie. Ale mówię, jeżeli takich podejrzeń nie mamy, to naprawdę jak tego gołębia zaszczepimy, a nawet pomylimy się i tam jakiś nosiciel będzie, to wcale ten gołąb nie musi zachorować. To nie ma wcale. Także ona. A zabezpieczamy resztę stada. Mało tego. Jedynym sposobem na wyleczenie, na pozbycie się salmonelli, to są regularne szczepienia. Czyli po prostu podnosimy odporność tym gołębiom i ten gołąb ma cały czas wysoki poziom przeciwciał i sam te salmonelle w końcu zwalczy. Nie? Także tutaj innej drogi jak przeszczepienia nie ma. Nie? A teraz jeszcze, bo wspomniałeś o tych problemach ornitologicznych. Mhm. Jak to jest z tym związane szczepionkami w związku z z tymi problemami katarowymi, ornitologicznymi? Tutaj chyba mykosalmowi, tak? Znaczy, ornitoza to w ogóle teraz jest w ostatnich latach poważny problem. Trudno teraz w ogóle tak powiedzmy naukowo, to nie powinno się tak mówić, że to jest ornitoza, czy to jest mykoplazmoza, czy to jest herpes wirus, bo tak naprawdę na przykład to też jeszcze ciekawy temat taki badań właśnie na mykoplazmy, na chlamydię, bo też hodowcy na przykład część pyta, chcieliby sobie zrobić badanie, czy gołębie mają ornitozę na przykład, czy są nosicielami tej chlamydii. No to jako ciekawostkę powiem, że robili takie badania w Puławach i ponad 90% gołębi pocztowych, no zresztą to jest nawet logiczne, no bo to jak wkładamy te gołębie razem do koszy, mieszają się i tak dalej, ponad 90% gołębi pocztowych jest nosicielami i mykoplazm, i chlamydii. Czyli praktycznie możemy założyć bez badania, że nasze gołębie w naszym stadzie mają i chlamydię, i mykoplazmę. Także to bez badania już można od razu sobie stwierdzić. I tylko kwestia jest taka, żeby te gołębie miały na takie warunki, żeby ta choroba nie wychodziła na jaw, żeby się nie ujawniała. Na tyle, ten układ odpocząć musi być na tyle silny, że jest to tylko nosicielstwo, a nie jest to objawowa choroba. Czyli na przykład przepełniony gołębnik, przeciągi mogą po prostu powodować nasilenie i osłabienie gołębi i wtedy, że one chorują. A jak one są w dobrych warunkach hodowane, mają odpowiednią odporność, to po prostu to zmniejszamy sobie szanse, że to wybuchnie. Bo kontakt z tą bakterią, one tak mają. Znaczy problem jest taki, że antybiotyki coraz gorzej na te bakterie. I teraz tak, no, czyli mówię, nie mamy do czynienia tylko z chlamydią, tylko mówię, chlamydia, mykoplazma. Najczęściej ten herpes wirus jeszcze do tego jest, dochodzi. Czyli to się mówi już o takim, zespole ornitozy, nie? To jest taki ornitozis kompleks, czyli zespół ornitozy, czyli wszystkie te bakterie łącznie
które biorą udział w tej chorobie dróg oddechowych, dlatego mówię, no nie powinno się mówić, czy tam no, potrzeby lekarstwa na mykoplazmę, czy na chlamydię, czy na ornitozę, no, po prostu na choroby dróg oddechowych, bo to wszystko jest razem. Jeżeli tam już zaczyna się jakiś stan zapalny, to czy to wywołuje mykoplazmę, czy chlamydię, to te bakterie one współdziałają później razem ze sobą i ten stan zapalny na pewno, znaczy no, wikłają. No i później jeszcze do tego takie bakterie, które normalnie żyją sobie gdzieś na obłonach śluzowych, tak jak na przykład te gronkowce nieszczęsne, gdzie każdy dzisiaj tego gronkowca tylko chce go badać i go chce leczyć. Chociaż tak naprawdę to jest to bakteria, która jest normalnie, jest to bakteria, która normalnie w jamie dziobowej u każdego gęby są gronkowce. No, tam no, jest taki ewentualnie, jak już ktoś bardzo chce, to jest taki podział na gronkowce koagulazo dodatnie i koagulazo ujemne. Te koagulazo dodatnie się uważa, że to są takie gronkowce warunkowo chorobotwórcze, czyli że mogą w pewnych warunkach powodować jakieś choroby, ale naprawdę u gęby nie jest zbadane tak naprawdę, jeżeli chodzi o te gronkowce, nic. Ani czy one w ogóle coś powodują, ani które są bardziej, czy w ogóle te koagulazo, bo mówię, tych koagulazo ujemnych to bym w ogóle nawet nie brał pod uwagę. Jeżeli komuś, ktoś ma w badaniu gronkowce koagulazo ujemne, bo często na przykład mam takie telefony, że ktoś wysłał mi wynik, że gdzieś tam wyszły mu gronkowce koagulazo ujemne i czy to ma leczyć. To mówię, gronkowców koagulazo dodatnich, tak samo jak zresztą bakterii coli, które też są u każdego gęby, to w ogóle bym nie brał pod uwagę. Ewentualnie bym rozważył, jeżeli są gronkowce koagulazo dodatni, to na przykład gronkowiec złocisty to jest koagulazo dodatni. Ale tak mówię, tutaj to on należy do tych gronkowców koagulazo dodatnich, ale tak mówię, tutaj i tak nie mamy żadnych dowodów na to, że te gronkowce cokolwiek powodują. One po prostu, tak, u człowieka w jamie ustnej, to tak samo u gołębi w jamie dziobowej te gronkowce jak najbardziej mogą być. Więc one ewentualnie, jeżeli już mamy te ornitozę, te choroby dróg oddechowych, no to też te gronkowce, paciorkowce mogą, czy tam bakterie coli, te zapalenia spojówek mogą tam nasilać, nie? No i też pamiętajmy to, że jeżeli na przykład mamy gołębie chore na tą ornitozę, nie? I zrobimy wymaz im z oka i zrobimy posiew, no to tej mykoplazmy, tej chlamydii tam nie wyhodujemy. Tam właśnie wyjdą nam te gronkowce, nie? I żeby później ktoś nie mówił, że gronkowce mu spowodowały zapalenie spojówek, bo po prostu chlamydia i mykoplazmy nie rosną na tych zwykłych podłożach. Dlatego tam wyhodujemy tylko tę florę, która ewentualnie to wikła, a nie ta, która jest przyczyną. No i problem jest to, że te chlamydia i mykoplazmy są coraz bardziej już odporne na antybiotyki. Czyli tak na przykład kiedyś się zalecało, jeżeli ktoś miał problemy z tym zespołem ornitozy, robienie w zimie na przykład kuracji 2-3 tygodniowej doksycykliną, no to teraz praktycznie się zdarza, są takie przypadki, że ktoś podaje przez 3 tygodnie tę doksycyklinę, po czym po 2 tygodniach znowu go ma zapalenie spojówek. I myślę, że no, znaczy jest to na pewno duży problem teraz, te choroby dróg oddechowych. No, jak się przed tym zabezpieczać? No, chyba najprościej, no to jednak tak. Przede wszystkim warunki te zoohigieniczne, czyli te przeciągi i te przepełnienie gojemników. Dodatkowo szczepionki, które mają tam jakiś komponent na te choroby dróg oddechowych. Czy ten herpes wirus, czy ta mykoplazma. Powiedzmy, na pewno to nie jest 100%, ale coś to tam mówię, jakaś tam cegiełka do cegiełki, no jakiś tam mówię, ten mikroklimat, te szczepienia, jakieś dodatkowo powiedzmy naturalne preparaty na tam oczyszczające te drogi oddechowe, to myślę, że jest to jakiś sposób, można się tym zabezpieczyć. No jeżeli trzeba, jeżeli są hodowle, gdzie są te problemy, no to trzeba czasem się uciec do jakiegoś antybiotyku, czy to iniekcyjnego, czy to do wody. Jakieś krople do oczu też tam na krótką metę zdają egzamin, że przynajmniej, że można jakoś to doraźnie wyhamować, bo są takie przypadki, że po prostu najgorzej jak to wybuchnie w czasie lotów, to czasem te 2-3 dni to jest za mało, żeby tego mi wyleczyć, nie? Więc ja chciałem zapytać o tą opiekę weterynaryjną i tak teraz mamy okres zimowy, wiadomo, taki okres spoczynku, jeszcze końcówka pierzenia. W jaki sposób się tymi gołąbkami teraz w tym okresie pierzenia i zimowym końcówce pierzenia zajmować? No, praktycznie te gołębie już, jeżeli chodzi o te pióra pokrywowe, te główne pierzenie to mam za sobą, bo to przypada na takie sierpień, wrzesień, no i tam wtedy, no to powiedzmy jest oddzielny temat, jeżeli chodzi o te kwestie pierzeniowe, czyli tam, żeby suplementować tam jakimiś tam odżywkami, witaminami zawierające te aminokwasy siarkowe, metioninę, lizynę, jakieś olejki, te karmy pierzeniowe, to powoli jest już za nami. Tak teraz praktycznie podstawowe rzeczy, na które powinniście się skupić, no to są szczepienia. I właśnie często hodowcy pytają, kiedy to jest ten moment, żeby te gołębie już zaszczepić, nie? Czy to
muszę się całkowicie wypierzyć, czekają, czy tam, czy to jest listopad, grudzień, styczeń. Większość właśnie czeka, że tam wstrzymuje szczepienia, że jeszcze lotka ostatnie nie dorosły, nie? Natomiast mi się wydaje, że to jest błąd. Spokojnie można gołębie szczepić, jak już przejdzie to, jak te największe pierzenie ma za sobą, czyli te pióra pokrywowe, głowy są pospierzone, to, że tam jest jedno czy dwa lotka do dopierzenia, to nie ma żadnego znaczenia. Także spokojnie można koniec listopada, początek grudnia, to już jest dobry czas, żeby te gołębie zacząć szczepić. Po pierwsze, że mamy jeszcze fajne temperatury, nie ma problemu z jakimiś mrozami, te gołębie fajnie to przechodzą, nawet jak tam się zdarzy jakiś że któryś gołąb po szczepieniu zapadnie na tę tak zwaną chorobę poszczepienną, to nie trzeba go gdzieś tam wtedy brać do kotłowni, nie trzeba go tam specjalnie dogrzewać, bo to wtedy przy tych temperaturach to tam sobie lepiej z tym poradzi, nie? Drugim takim pytaniem, które teraz też właśnie bardzo dużo telefonów jest, to co, główne pytanie to czy jest szczepionka z Osal i czy będzie jeszcze dostępna. Także od razu mogę powiedzieć, że na tę chwilę z Osalu nie ma i raczej nie ma co tam szukać, bo nawet te, które były, to już dosyć dawno się przeterminowały, a nowej partii na razie się nie zapowiada, że była, także raczej trzeba wrócić znaczy trzeba szczepić czymś innym, trzeba się rozglądać za czymś innym. Hodowcy pytają często, czy jest jakaś inna szczepionka na salmonelozę, na samą salmonelozę. No i tutaj jest taka, byłyby pewne alternatywy, aczkolwiek wydaje mi się, że te szczepionki, które są na samą salmonelozę, praktycznie nie są nie mają tych zalet, które miał Zosal, bo na przykład jest szczepionka słowacka niezarejestrowana w Polsce, akurat Salmovac, i dużo ludzi właśnie na przykład zamiast Zosalu chce wziąć ten Salmovac, skorzystać z tego Salmovacu. Natomiast trzeba pamiętać, że ten Salmovac to też jest szczepionka olejowa. Zosal to była szczepionka żywa, tam nie było żadnego oleju, nie było problemu, nie było powikłań, nie było odczynów poszczepiennych, tych guzków. Natomiast Salmovac już jest szczepionką olejową. To też jest szczepionka jak najbardziej dobra, nie ma żadnych zastrzeżeń tutaj do jakości, tylko że problem jest taki, że już ryzykujemy, czyli tak, mamy szczepionkę na samą salmonelozę, czyli tak powinniśmy doszczepić na paramyxovirozę, a mi się wydaje, że lepiej w tym momencie skorzystać już z polskich szczepionek, salmoviru czy mykosalmoviru, gdzie mamy w jednym paramyxovirozę i salmonelozę, nie? Że ja to rozumiem tak, że obie są olejowe. Więc skoro mamy już szczepić, to lepiej zaszczepić podwójną. Mamy jeden zabieg i szczepimy na paramyxovirozę obowiązkowe szczepienie plus na salmonelozę, tu do wyboru jest chyba salmovir i mykosalmovir, tak? Dokładnie. Niż szczepić pojedynczą, gdzie ten zabieg trzeba ponownie powtarzać, a komplikacje olejowe związane z olejami właśnie i tak jeśli miałyby wystąpić, to wystąpią. Bo szczególnie, że wtedy na paramyxovirozę mamy wszystkie szczepionki już olejowe. No to jakby nie zrobić, to wtedy mamy dwa szczepienia olejowe. No to już lepiej, jak już musimy to zrobić, to lepiej jedno szczepienie olejowe, nie? Tak samo właśnie często też ludzie, na przykład w ogóle wracają do tematu tych chorób poszczepiennych. No to też często ludzie mówią, czy kwestia to jest, że tam gołąb był jakimś nosicielem jakiejś choroby, czy był chory, czy było za zimno na przykład. Także to nie jest w ogóle ta kwestia, nie? Po prostu to jest taka reakcja organizmu na tę szczepionkę, na adiuwan, na ten olej. I uczulenie tak zwane. Prawie takie uczulenie. Także to nie ma to znaczenia, że na przykład ktoś był, bo dużo ludzi mówi tak, a on był nosicielem, to akurat zachorował, albo były gołębie chore i dlatego te chore zachorowały po szczepieniu. A takie pytanie, bo mnie często hodowcy pytają, o kurację przed szczepieniem, bo skoro szczepimy szczepionką na salmonelle, chociaż to jest zabite szczepy salmonelli, tak? Za salu był żywy szczep, a w pozostałych szczepionkach są... I chodzi o kurację, bo wszyscy chcą robić kurację przed tym szczepieniem, że trzeba zrobić kurację, żeby te gołąbki zaszczepić. Jak do tego szczepienia przygotować? Znaczy tak, jeżeli wizualnie mamy gołębie zdrowe, czyli nie mamy przypadków takich, że co jakiś tam czas gołąb ma jakieś zapalenie stawu tego na przykład łokciowego, nie ma zapaleń stawu, na przykład stawów tych stępu, czyli jakaś nie kuleje na jakąś nogę, nie puchnie. Czyli nie mamy podejrzenia, że mamy te salmonele w stadzie, to nie trzeba naprawdę żadnych kuracji robić. Tak samo nie było trzeba robić przed zosalem, jak nie trzeba robić przed mykosalmowirem, czy sam salmowirem. No po prostu jeżeli gołębie wyglądają na gołębie zdrowe, to naprawdę nie trzeba się doszukiwać w nich choroby i nie trzeba żadnej kuracji wcześniej zrobić. Także to nie jest tak, że zaszczepimy gołębie nieprzekurowane i w tym momencie jeżeli by coś się miało stać, znaczy, że ta kuracja zapobiegnie tym ewentualnym powikłaniom.
Także. Czyli jeśli obserwujemy, że gołąbki dobrze się pierzą, gdyby były chore, to pierzenie przebiewałoby w sposób jakiś nienaturalny, krzywe lotki. Dokładnie. Jeśli gołębie teraz nam się dobrze pierzą, a mamy. Kałomoc jest prawidłowy, są, no, jeżeli są żywotne, są, jest ten, nie wiem, błyszczą się, widać. No, hodowca to potrafi ocenić, że no, podoba tak. mi się to gołębie, że są takie, jak powinny być. Widzi, idą do kąpieli tak. i tak dalej. Mamy w końcu okres polotowy, kiedy gołębie w większości hodowców u nas są pozamykane i tak naprawdę nie mają kontaktu z innymi gołębiami, nie mają się gdzie zarazić, więc gdy po tym sezonie lotowym mamy zdrowe gołębie, to tym bardziej one teraz w zimę, chyba nie mając kontaktu z obcymi gołębiami, z obcymi bakteriami, powinny być zdrowe, więc jeśli wszystko przebiega w sposób naturalny, pierzenie, to jakby nie potrzeba żadnych kuracji, gołąbki główny proces pierzenia, rozumiem, mają mieć za sobą i w tym momencie można szczepić, bo ostatnie lotki, że tak powiem, mało je obciążają. Tak, i dopierzą mnie mimo to. Ja na przykład swojego gołębia szczepiłem 17. Ja swojego gołębia szczepiłem 17 listopada, no i tam niektóre jeszcze miały 2-3 lotki do spierzenia. Pierzą mnie nadal, nic się nie stało. Nie ma żadnych ani śladów. Przecież tak samo jak szczepiłem młode gęby. Przecież jak szczepiłem młode gęby, są w maju, czerwcu, zawsze jakieś lotko wtedy rośnie i nie ma to żadnego. Gołębie są wtedy normalnie w okresie pierzenia. Akurat mogę powiedzieć moje gołąbki także trochę później niż 17 listopada zostały zaszczepione i rozpłodowe, i lotowe tak samo. No i też, też jest wszystko z nimi w porządku. Także wracając do to tych kuracji nie trzeba żadnych wykonać. A odrobaczenie? To jest tak, znaczy tak, jeżeli nie mamy pewności takiej, czy te gołębie są, że mogą być nośnicami pasożytów, albo mieliśmy kiedyś już na przykład badanie kału na wyszły pasożyty, to zawsze odrobaczyć można. Tylko jak on, trzeba uważać tylko na środki, które używamy, bo przy pierzeniu, jak rosną jeszcze nawet te ostatnie lotka, no to niektóre, w ogóle te środki odrobaczające są już akurat, to są takie rzeczy, które przy pierzeniu trzeba uważać. Czyli bardziej trzeba uważać przy pierzeniu ze środkami odrobaczającymi tak. niż właściwie ze szczepieniem, tak, bo są środki odrobaczające, które przy pierzeniu uszkadzają pochewkę tego pióra, może być problem, są tak mocne, że po prostu się przy pierzeniu nie nadają. Po prostu powiedzmy tak, że no nie chcę tu jakieś tam, powiedzmy, robić reklamy, ale leki zawierające pyrantel, czyli taką substancję czynną, nieważne jakie firmy, to są takie chyba najbardziej bezpieczne w czasie pierzenia. To pyrantel można podawać obojętnie jakie firmy, jeżeli w składzie jest pyrantel, to jest taki środek, który bez problemu może być. Natomiast inne, to już trzeba po prostu uważać, no, albo po prostu zapytać konkretnie, czy dany środek można zastosować, czy nie. Kto dotrwał do końca, proszę o komentarz, proszę też o pytania w komentarzu, co Was interesuje w tej tematyce. Może uda się na nie odpowiedzieć w przyszłości. Także tutaj filmik to już kompilacja starszych, ale po prostu hodowcy nie lubią szukać, więc filmik na czasie. Dobry lot.